Wielkimi krokami zbliża się gala KSW 17, 26 listopada w Łodzi. Ze mną jest Martin Lewandowski, współwłaściciel KSW. Witaj, Martin. Witam Was, cześć. Powiedz na początek, jak Wy do tego podchodzicie, bo fani tak wyczekują tych kolejnych gala, Wy już zrobiliście ich w sumie, licząc wszystkie nie tylko numerowane, ponad 20. I czy już Atlas Arenę znacie, czy to jest dla Was tak po prostu, a robimy galę, tam się wszystko dzieje tak, jak się zawsze dzieje, ten sam tok, czy jednak w Was też jeszcze ciągle są jakieś takie emocje, niepewności związane z tym, że za chwilę jest gala, czy wszystko wypali, czy wszystko będzie dobrze, jak Wy do tego podchodzicie? Już przez parę lat organizujemy gale w różnych miejscach i to jest dla nas też jakiś tam problem, ponieważ rzadko kiedy wracamy do tych samych miejsc. No teraz jest właśnie po raz drugi grana tak naprawdę Atlas Arena. Najczęściej bywaliśmy i w Championsie, i na Torwarze. Atlas Arena po raz drugi, ale też gala jest inna. Zawsze zmieniamy całą produkcję pod względem, nie wiem, czy oświetlenia, wyjść zawodników, scen i tak dalej, więc zawsze to jest jakieś tam nowe wyzwanie, nowych rzeczy. Gdzieś tam nagle okazuje się, że potrafimy wymyślić nowe wejścia albo jakieś pomieszczenia, które jakieś tam techniczne są, przetwarzamy i przerabiamy na coś. Powiem nawet szczerze, że teraz będziemy mieli jedno miejsce przerobione z korytarza w ogóle i nikt na to wcześniej nie wpadł, więc tam, ponieważ jest Atlas Arena pod tym względem trochę uboga, jeżeli chodzi o ilość miejsc, takich pomieszczeń, więc musimy trochę tam główkować, jak pewne rzeczy logistycznie poustawiać, ale dajemy sobie radę, zawsze to jest, mówię, nowe wyzwania, ale fakt jest taki, że co edycję musimy sobie przypominać daną galę. No mamy oczywiście tam milion dokumentów, które tworzymy po każdej gali, więc wracamy do nich, ale to zawsze jest nowe trochę wyzwanie. A możesz już nam zdradzić, co czeka nas, jakie atrakcje przygotowaliście poza samymi siedmioma walkami MMA na gali KSW 17? Jakieś koncerty, jakaś oprawa specjalna? Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Tak, słuchaj, no tyle o ile. To znaczy, no będzie Mateo, będzie Glaca, będzie dużo multimediów, będzie dużo filmów jakichś tam przypominających wcześniejsze walki zawodników. No chcemy to tak trochę inaczej też rozwiązać pod względem produkcyjnym teraz. Nie będzie poza, mówię, Glacą i tam wejściami, jednym wejściem Mateo, czyli naszego producenta muzycznego, to tak naprawdę z takich atrakcji muzycznych to będzie wszystko. Chcemy więcej jakimiś multimediami, takimi zabawami z publiką pograć teraz. Trochę zmieniamy jakby koncepcję. Zobaczymy, jak to się przyjmie, czy będzie to ciekawe, bardziej atrakcyjne, czy ludzie na to zareagują żywiołowo, czy stwierdzą, że jednak tam, nie wiem, grające popowe kawałki, tudzież hip-hop jest bardziej w cenie. Wspomniałeś wcześniej o Championsie. Macie takie myśli, żeby zrobić jakąś taką mniejszą, sentymentalną galę, bo Champions nie jest dla Was takim obojętnym miejscem, tylko tam się to zaczynało, żeby mniejsza gala dla, nie wiem, samej tam tej rodziny KSW, tak to nazwijmy, i wrócić do Championsa na chwilę? No teraz nie, ale tam, nie wiem, z jakieś 2 lata temu mieliśmy taki pomysł, żeby właśnie zrobić taki KSW Exclusive, czy nawet jeszcze wcześniej, taką zamkniętą imprezę o innym prestiżu, trochę jak Fight Club, tylko Fight Club teraz trochę jakby jest innym produktem, no choćby przez to, że jest w klatce, mniej, powiedzmy, znani, utytułowani zawodnicy. KSW Exclusive miało być takim produktem dla, powiedzmy, bardziej bogatszej klienteli, bo jakby no wszystkie nasze numerowane gale, czy to ekstra, czy te główne, no już gromadzą taką ilość ludzi na miejscu, no że to by było bez sensu, żeby organizować to dla 600, czy maksymalnie w jakimś super układzie 800 osób w Championsie. No. To porozmawiajmy o tym, co nas czeka konkretnie 26 listopada, czyli KSW 17, w walce wieczoru Mamed Khalidow, Paulo Filho. Nie boicie się o tego Filho, bo jemu się zdarzało nie przylecieć, jemu się zdarzało wnieść sporą nadwagę. No a ostatnio co się działo, to już wszyscy wiemy, czyli te jego problemy z lekami. Nie boicie się, że coś Wam jeszcze odstawi? Powiem szczerze, że nie. Obecnie nie, ale oczywiście mogą jakieś nowe doniesienia być, no, z zawodnikami, którzy nie mieli żadnych problemów i byli z poważnych stajni, od poważnych menedżerów zdarzały się babole, nawet tego typu, że w piątek wykonywałem telefon, okazało się, że zawodnik nie przyjedzie, bo jemu nagle nie pasuje przesiadka w jakimś tam danym kraju, konkretnie chodzi o jednego Francuza, i naprawdę z poważnych rekomendacji od poważnych menedżerów był, więc jakby tego typu różne śmieszne sytuacje
sytuacje zdarzają się niezależnie od tego, co było. Osobiście też uważam, że już Paulo Filho ma już takie ciśnienie na tą walkę i rzeczywiście my po tych doniesieniach gdzieś tam zaprzestaliśmy, czy może zakwestionowaliśmy to, że Paula tutaj sprowadzimy. Jest mocno zdeterminowany, średnio jestem 2 razy dziennie na łączach z jego menadżerem, wysłał nam to ostatnio nowe filmy, które pokazują, no, że Filho jest w pełnym gazie, jak to się kolokwialnie mówi. Widać, że tam nie ma w ogóle słabej formy, jest dynamika, jest szybkość. No, nie wiem, 4 filmy po, tam nie wiem, chyba po 5 czy po 7 minut non-stop pracy, czy to w parterze, czy to w stójce. No, chciał też pokazać przekrojowo i muszę powiedzieć, że jako Stójkowicz też się sobie doskonale radzi, no ale to przez, wiadomo, no, jakby ilość walk stoczonych, no to już jest kompletnym zawodnikiem. Nie obawiam się o to. Przestałem się obawiać, powiem szczerze, natomiast oczywiście jest jakiś tam wariant rezerwowy, tak zwany jakby standby, czyli zawodnicy, którzy utrzymują formę i w momencie, kiedy Paula ściągamy jego tydzień wcześniej, więc będziemy mieli na tyle jeszcze dużo czasu, że nawet ze Stanów czy kolejnego zawodnika z Brazylii jesteśmy w stanie ściągnąć w ten tydzień czasu. Oczywiście jest to niekomfortowa sytuacja dla nikogo, tak? Znaczy, no przede wszystkim dla nas, jako organizatorów, bo już na tydzień przed to my już mamy wszystko wyprodukowane i nie da się tutaj jakby zrobić takiej elastycznej, płynnej podmianki zawodnika. No i dla samego też zawodnika tego na stand-by, no bo to jest taka też niekomfortowa sytuacja, że on utrzymuje tą formę, tak naprawdę walczy, ale nie wie, czy będzie walczył, więc wiesz, jakby... Ale nie obawiam się, tak jak były rzeczywiście i nawet gdzieś tam od was z osobami z portalu konsultowałem jakieś tego typu rzeczy i z ludźmi na świecie, Sherdoga, no są obawy, my tak naprawdę wiedzieliśmy od początku, bo to trzeba powiedzieć, my wiedzieliśmy od początku, że on jakieś tam problemy ma z tymi lekami, akurat z nowością dla mnie było, że to były jakieś tam leki psychotropowe, niemniej jednak no, na tym poziomie zawodniczym, jakim jest Filho i po tylu razach, ile on stał na ringu, to sądzę, już każdy zawodnik cierpi na jakąś kontuzję i musi się wspomagać lekami przeciwbólowymi, bo taka jest prawda, no więc dla nas to było w jakimś stopniu, mówię. Wiedzieliśmy o tym, nie wiedzieliśmy, że to akurat przed walką się zdarzy, zresztą do końca też nie wiemy, co to było, tak? W sensie wiemy, jakie leki, natomiast nie wiemy, bo tam już historie już naprawdę różne krążyły po sieci. No ja się trzymam zapewnień trenerów, zapewnień menadżerów, zapewnień samego Filho, który stoi przed kamerą, mówi, mamy 15, KSW 17 i tak dalej, więc jakby, no mówię, no są zawodnicy, którzy w ogóle rokują, że nie będzie żadnych problemów i okazują się po prostu kompletnymi ignorantami i wywijają nam numery. Ten może właśnie dlatego, że wywinął numer, już jest może tak zmobilizowany, że, wie, że nie powinno być. No liczymy, że przyjedzie, mówię, będziemy mieli tydzień jeszcze takiego zapasu, że jesteśmy w stanie no, skombinować tak naprawdę kolejnych zawodników, a już są rezerwowi na posterunku. Powiedz, bo te walki z Lindlandem Irvinem, krótkie w wykonaniu Mameda, no nie pozwoliły się nacieszyć nam jego walką. Są tacy, którzy chcieliby tego Mameda trochę pooglądać i myślisz, że walka z Filho będzie taka, która pozwoli im zobaczyć Mameda na dłuższym dystansie czasowym niż raz, dwa i po sprawie? Myślę, że tak. Myślę, że co najmniej do drugiej rundy powinniśmy zawodników widzieć na ringu. Jedyne moje obawy dotyczą tego, że Filho no naturalnie będzie chciał tą walkę sprowadzić do parteru i jako walka wieczoru, no my też już takimi kategoriami trochę myślimy, nazwijmy to sobie umownie UFC, czyli pewnej jakiejś takiej spektakularności walki, czyli że no te walki wieczoru muszą być najlepsze z całej gali, więc jedyna moja obawa, tak prywatnie mówiąc, dotyczy tego, że rzeczywiście może być nudna w parterze, mówię w takim ogólnym rozumieniu, tak? Bo wiadomo, że walki w parterze, no nie myślimy tylko środowiskowo, myślimy no, przy 5, 6 czy 7 milionowej oglądalności, jakie potrafimy czasami wygromadzić, musimy też patrzeć na te miliony, które siedzą i które oceniają nas, tak jak wy i środowisko, tak samo po prostu każdy Polak, który nas widział, więc no, chcemy, żeby te walki, nawet jeżeli one się odbywają w parterze, były super atrakcyjne. Tu no zobaczymy, jak ten Filho, czy on nie będzie chciał tak przyfizolić, jak to się mówi, tak, czyli ściągnie po prostu Mameda do parteru i będzie chciał po prostu rozegrać tą
walkę tam i dwie rundy po prostu będą, no mówiąc bez ogródek, nudne i tego się obawiam. Natomiast nie sądzę, żeby to była walka na dwie minuty. Myślę, że to będzie spokojnie 7 do 10 minut walka. No. No ale mówię, no to już w rękach zawodników, a jak Mamet mówi, w rękach Boga, więc pytajmy Boga. Druga walka taka wieczoru, to bardziej właśnie, czy to jest dla ciebie jeszcze bardziej freak, czy Mariusz Pudzianowski trenujący w American Top Team to jest znak, że Mariusz nie jest freakiem, tylko jest zawodnikiem, takim prawdziwym zawodnikiem MMA? No, poza pierwszą walką prześmieszną, zdecydowanie każda kolejna jest dla Mariusza wyzwaniem, po prostu trochę ciśnienie spoczywa na Pudzianie, też ja wielokrotnie pytałem, czemu, jeżeli człowiek się zajmuje 3-6 miesięcy, czy teraz 2 lata, oczekujemy jakichś nie wiadomo jakich cudów, tak? Przecież każdy, a szczególnie środowisko, zdaje sobie sprawę, że trening pod strongmana i trening MMA są to kompletne dwa różne światy, więc nie wiem, dlaczego zrobili copy-paste. Zwykły Jan Kowalski mógł myśleć, że jeżeli on przesuwał ciężarówki, no to tym bardziej przesunie jakiegokolwiek zawodnika z podringu. Tutaj okazało się, że wystarczy, że poskacze 3 minuty, puknie i no, te braki po prostu spędzonych lat na treningu, na macie, na ringu wychodzą i siłownia tutaj nic niestety nie pomogła. Więc mówię, od drugiej walki uważam, że Mariusz jako osoba debiutująca wówczas nadal, są to walki MMA. One może nie wyglądają na tyle atrakcyjnie, jakbyśmy sobie chcieli, czy tam marzyli, natomiast teraz no przez to, że już właśnie American Top Team się w jakimś stopniu nim zajęło, to, że Pudzianowski jest tak mocno zdeterminowany do tego, on tak naprawdę odcinał tam sobie mosty, do strongmanów nie wróci, no już tańczyć, gotować nie będzie, jedynie co on postawił, to postawił na MMA, więc tak naprawdę on też ma dużo do stracenia w momencie, kiedy okaże się, że kolejne jego dwie walki będą przegrane i Mariusz Pudzianowski okaże się po prostu słabym zawodnikiem, czy słabym, nie wiem, no osobnikiem na zawodnika MMA, no to dla niego to będzie życiowa porażka. To, że jest znany i dlatego ludzie to bardziej traktują, że jako osoba popularna, no to są to freak fighty i to są celebryckie jakieś tam poczynania. Poza, mówię, walką z Najmanem, pozostałe traktuję już w kategorii sportowej. No oczywiście to, że jest tak dobrze rozpoznawalny, powoduje, że interesują się tym też, nie wiem, dzieci 13-letnie i panie 80-letnie, więc jakby spektrum jest dość duże i stąd może ludziom się wydaje, że to jest freak fight. A to był w ogóle wasz pomysł, wasza inicjatywa, żeby wysłać go do American Top Team, do Majka Dolczyk, który miałby się zająć jego kondycją, czy nagle Mariusz wam przyszedł i oznajmił, że on już nie trenuje z Markiem i Darkiem, tylko trenuję w jednym z najlepszych klubów świata. Z Joshem i Brownem. Słuchaj, no tak, nie, to jest Mariusza suwerenna decyzja. My zresztą nawet byliśmy zdania, że na jego poziomie nie potrzebuje Mariusz akurat jechać do Stanów Zjednoczonych, ćwiczyć w American Top Team. Natomiast to jest jego i Basi, jego menadżerki decyzja. Zapewnie pod jakimiś tam też podpowiedziami ludzi, ale nie wnikamy, tak jak na początku ingerowaliśmy i mocno się interesowaliśmy, teraz zostawiamy zawodników w ich jakby swoim sosie, jeżeli on uznaje, że chce pojechać, nie wiem, i się zamknąć w dżungli w Brazylii i tam ćwiczyć, to jest jego decyzja, tak, my do końca też nie wiemy, jak co on tam robi, jak ćwiczy, nie chcemy nawet wiedzieć, nie dopytujemy się, bo później wychodzą jakieś niepotrzebne przecieki, które my jesteśmy obarczani, że tam chcemy to wykorzystać na korzyść jakby KSW i promocji. Tak jak każdy zawodnik, nie ingerujemy w przygotowania Mameda, nie ingerujemy w przygotowania Janka, Materli, nikogo. Ja się o Wałczu dowiedziałem w ogóle od was z portalu, więc jakby... wiesz, bo to trochę może później pachnieć jakąś tam chęcią wpływania na przebieg, na karierę zawodnika. My chcemy, żeby sukces Mariusza Pudzianowskiego i każdego innego był ich sukcesem sportowym. Wiadomo, że my dajemy medialność, my dajemy promocję, my budujemy ich, no poza Pudzianowskim, który jest zbudowany medialnie, to my budujemy pozostałych zawodników, natomiast w przypadku Pudziana, mówię, nie chcemy, żeby on miał też takie poczucie, że jemu odbieramy tą satysfakcję, że on się stał takim już 100% zawodnikiem MMA, uznał, że Stany Zjednoczone jest to najlepszy rynek. Ja powiem, znaczy, teraz jak patrzę z perspektywy czasu, mówię, nadal tam coś wiedząc, coś nie wiedząc, jak on sobie te przygotowania poukładał. Cieszę się, że on pojechał tam z prostej przyczyny, że
został kompletnie odizolowany od tego środowiska polskiego. Ostatnio przecież te wszystkie doniesienia o jego trenerach, czy tam jednym konkretnym, no to jest naprawdę śmiech. Że odciął się od, nie wiem, wywiadów, od tego, że jak idzie na halę, to nagle się pojawia 15 gapiów, którzy chcą jemu zrobić zdjęcie. No ma presję tutaj w Polsce ćwicząc. W Stanach Zjednoczonych on ma 3 razy dziennie trening, 6 dni w tygodniu i jedynym jego zmartwieniem to jest, gdzie dzisiaj z Jesteka, bo już 15 razy był tam w tym steakhouse i tyle. Więc i to jest dobre, tak? Na przygotowanie zawodnika, no to jest idealna sytuacja. On tu w Polsce po prostu nie mógł się tego pozbyć. Ma dużo interesów, jest osobą rozpoznawalną wszędzie, w ogóle w każdym zakątku Polski, więc pod tym względem ja się cieszę, że on pojechał, bo teraz zobaczymy właśnie, jak jemu to posłużyło, ta izolacja od tych wszystkich tutaj zbędnych elementów. Jedyną walką o pas na gali będzie pojedynek Janka Bochowicza z Sokodżu. W jednym z wywiadów, ja nie pamiętam niestety, w którym Jarek mówił, że ta walka przede wszystkim będzie wyglądała z jego strony zupełnie inaczej, inaczej taktycznie. Czego ty się spodziewasz po Janku? Jak myślisz, jak on to rozegra? No myślę, że niestety będzie tak, że wejdzie do ringu i będzie przez najbliższą pierwszą minutę myślał jednak o tej nodze i ta psychiczna, ten psychiczny uraz gdzieś tam będzie towarzyszył na samym początku, więc myślę, że będzie bardzo zachowawcza ta walka na samym, mówię tak, w pierwszych minutach. Janek ze względu właśnie na kontuzjowaną nogę, Sokodżu ze względu na to, że będzie patrzył, co teraz ten Janek zamierza wymyśleć, natomiast jak przejdzie mocno do ataku, to tam, no nie chcę też jakby mówić, bo to też tak trochę z naszych ust, z moich i Macieja, to zawsze będzie odbierane, jakbyśmy ingerowali, czy też wiedzieli coś, o czym nikt nie wie i później się jakieś takie dziwne teorie spiskowe, no ale liczę tu na Janka i że jeżeli on pokaże ten luz, który pokazywał z Waltonenem, nie wiem, z innymi zawodnikami, których nakołtował, to tam Sokodżu będzie podobnie jak pozostali jego przeciwnicy, no, klepali bądź też odsuceni przez sędziego ringowego. No. Tak wierzę, może to wiesz, jakaś tam po prostu moja wiara w polskich zawodników tu wychodzi i tyle, ale myślę, że początek będzie bardzo zachowawczy, jak Janek tam, nie wiem, 2 razy przyjmie, dostanie w twarz, w nogę, zobaczy, że po prostu jakby ten pierwszy stres wyrzuci, to pójdzie na całego i mi się wydaje, że to może być krótka walka później. Właśnie jeśli chodzi o takie tendencje w komentarzach a propos Janka, no to przed walką z Soko tak się mówiło, że on już jest jedną nogą w UFC, zbije Soko i podpisuje kontrakt i leci, a po porażce się mówi, że nie ten poziom, nie ta półka i w ogóle Janek to się nie nada i może sobie tutaj na krajowym podwórku obijać jakichś zawodników, któremu przywieziecie, ale Soko to jest za wysoko. Jak ty na to patrzysz w ogóle? Czy uważasz, że Janek to jest poziom UFC, że można wypłynąć za ocean? Zdecydowanie tak. Ja myślę, że tutaj wiesz, jakby my to od lat już stwierdzamy, taka matryca bokserska. Czyli wiesz, no jesteśmy przyzwyczajeni, my jako społeczeństwo polskie, nie tylko polskie, do takiego rozumienia właśnie MMA w sposób też bokserski i jakby narzucania, wiesz, tych wszystkich elementów, które mamy, bagaż bokserski za sobą. I właśnie w momencie, kiedy zawodnik w jednej walce przegrał, to automatycznie już do niczego się nie nadaje, bo w boksie rzeczywiście w większości wypadków tak jest, że jak przegrał, no to już gdzieś tam spada w rankingach, zanim się znowu go odbuduje i tak dalej, to lata trwają i to w jakimś tam stopniu świadczy o słabej kondycji. No tu w MMA no niestety tak jest i to jest chyba też jeden z elementów i piękna tego sportu, że nie ma zawodników, którzy wygrywają, no może poza rzeczywiście Lombardo i Mamedem, którzy potrafią mieć, nie wiem, 10 czy 15 walk z rzędu wygranych. No pewnie jest parę przypadków też i na świecie, no ja mówię o tych, których akurat ja kojarzę i są mi najbliżsi. Że po prostu, no, popatrzmy, no nie wiem, na historię właśnie zawodników UFC, tak, no to jedzie pionowo, później w dół, dostaje ostre młotki, później znowu się odbudowywuje, więc tutaj w ogóle to, że przegrał z Sokodżu, wydaje mi się, że to było niefortunne w ogóle kopnięcie, które kompletnie go rozbiło psychicznie, stracił koncepcję na walkę, straszny ból, który nie mógł jakby przezwyciężyć, czy tam nawet ta adrenalina nie pomogła, żeby o nim nie myślał, no kompletnie się rozsypał, bo to w ogóle nie był Janek, ja to widziałem z Mamedem, walczył z Santiago, to samo psychicznie gdzieś tam był mocno napięty i to w ogóle nie był Mamed. Tak samo tutaj widziałem, to nie była walka, w której Janek normalnie prowadzi. Nie było tego luzu, o którym wcześniej mówiłem. No i to spowodowało po prostu tą przegraną. Natomiast to nie przekreśla w ogóle szansy
Janka w UFC, prowadzę te rozmowy z Joe Silva, no niestety tak jest, rzeczywiście później no jakby nie dając wiary trochę Silvi, czy rzeczywiście jest tak jak on mówi, podpytywałem ludzi gdzieś tam bliżej właśnie UFC ze Stanów i rzeczywiście tak jest, jeżeli się przegra, no to on czeka znowu, żeby się odbudować. No mają jakiś taki swój system, tak jak dwie przegrane u nich od razu eliminują przeciwnika, no chyba, że to są takie przypadki jak, nie wiem, jak Lesnar, Silvia, gdzie Wanderlei, który po prostu no generują nadal bardzo duże zainteresowanie, on tam może dostawać 20 razy z rzędu, ale i tak będzie wypełniał po prostu halę i pay-per-view będzie się świetnie sprzedawało. Więc nie uważam, żeby to, podkreślam, w jakikolwiek wpłynęło na, że przekreśliło jakby możliwości Janka na walkę w UFC. Ja też to już po raz 64 powiem, że my też jesteśmy za tym i zrobimy wszystko, bo te rozmowy prowadzimy, żeby Janek, ponieważ to jest jego marzenie, stanął w tym oktagonie UFC. No mówię, dołożymy wszelkich starań, tak samo jak mamy, jego marzeniem była walka w Japonii, doprowadziliśmy do tego, tak tutaj u Janka, przepraszam, też będziemy chcieli, żeby no, kiedyś zobaczyć go też na tym ringu, a pamiętajmy, że wtedy będziemy z nim latać! Sam wymieniłeś dwa nazwiska przed chwilą, Hector Lombard i Jorge Santiago. Jak wiemy, Jorge Santiago jest do wzięcia, a wiem też, że wasze rozmowy z Bellatorem gdzieś się toczą, nie tylko jeśli chodzi o Hectora Lombarda, ale ogólnie jesteście w kontakcie z Bellatorem. To co, Hector Lombard KSW 18, Jorge Santiago KSW 19? Bo Mamed mówi, że chce tutaj najlepszych. No tak, no. Pamiętamy, że ten Hector miał być w ogóle teraz na tej gali KSW 17. Natomiast no, tam były dwa powody, które uniemożliwiły doprowadzenie do tej walki. Po pierwsze, Hector teraz jakoś w listopadzie jest kolejna tam edycja Bellatora, więc jakby to za blisko było od naszej gali. A druga to, że nie rozumieliśmy się co do, no właściwie dwóch aspektów. Jedne to było to, żeby naprzód Hector przyjechał do nas, później Mamed przyjedzie do Bellatora, do Stanów Zjednoczonych. Jakby taką umowę chcemy podpisać na dwie walki, niezależnie od wyniku w Polsce. Na pewno będzie Mamed walczył w Stanach. I jeszcze kolejny może taki aspekt, na który nie chcemy się zgodzić, to jest to, żeby Mamed po tej walce z Hectorem stanął po prostu do turnieju. Uważamy, że Mamed jako nasza gwiazda, już nie tylko jakby KSW gwiazda, tylko po prostu jako prześwietny zawodnik MMA, rozpoznawalny na świecie, no dla niego to jest trochę ujmą, żeby on stawał do Bellatora, jak nie wiem, jak Marcin Held, tak? Nic nie mam do Helda, ale mówię, no jakby są na innym poziomie, tylko nie chcę innych nazwisk wymieniać, no bo Held jest akurat chyba najbliżej nam tu wszystkim Polakom, no żeby startował po prostu w turnieju, tak? U nas tak samo, w turnieju startowali z reguły zawodnicy, ci, którzy po prostu wracali po przerwie, bo on po prostu kompletnie no-name'owi, albo ci, którym tam w jakichś extra fightach nie poszło, bo też ci, którzy po prostu sami wyrazili chęć, bo to wiadomo, jest większa kasa, to jest pas i tak dalej, i też prestiż i promocja inna, więc no i tu są jakieś tam tarcia. No my chcemy potraktować Hectora jako ich gwiazdę na piedestał wynieść i chcemy też, żeby Mamed był również potraktowany jako po prostu jeden z czołowych zawodników MMA na świecie, a nie żeby startował w turnieju. No i tyle, no ale nawet powiem, że gdzieś tam padł pomysł, żeby może nawet zrobić jakąś taką, może nie, że całą galę poświęcić, ale że zrobić taką konfrontację Bellator VS KSW, KSW VS Bellator. No. Tylko z tego, co wiemy, mają problemy finansowe, tak? Więc jakby to też jakby się tam przekłada na ich jakieś tam dalsze działania, to też weźmy pod uwagę, bo to jest ich rynek i oni muszą ocenić, czy ten Mamed cokolwiek im da w tych Stanach Zjednoczonych, czy wolą wziąć jakiegoś Meksykańca, który po prostu tam za nim pójdzie ileś tam pay-per-view sprzedanych, czy biletów kupionych i tak dalej, no to jest już ich rynek i w ich ocenie. Są mega zainteresowani Mamedem, no mówię, no tutaj trochę czas nam przeszkodził, no i te elementy, o których wspomniałem, takie kontraktowo, no nie wiem, jak je nawet nazwać. Dobrze, to wracamy do tego, co nas... Ideologiczne. Wracamy do tego, co nas czeka w Łodzi. Kolejna walka, lecimy od końca rozpiski, to jest walka Artura Sowińskiego z Maćkiem Niewtórzką, czyli to był pomysł, żeby zestawić dwóch Polaków, dwóch zawodników, którzy ze sobą w przeszłości trenowali, sparowali ze sobą. To mieliście jakieś opory w ogóle, żeby to robić, taką walkę Polak-Polak? Nie. Nie uważamy, że nawet koledzy klubowi powinni się konfrontować, bo to jest sport.
Dzieje się to wszędzie na świecie, przepraszam, więc nie uważamy, żeby akurat taka wojna polsko-polska była czymś złym, czy też jakoś tam animozję pobudzała. I tak ta rywalizacja jest między tymi zawodnikami, więc ring KSW też może służyć, żeby przekonać się, kto jest lepszy w danej kategorii wagowej. Pomysł jakby no trochę... Mówię, gdzieś tam nasza ta drabinka walk sama się po części układa, no bo wygrany to już idzie gdzieś dalej, ktoś ma zakusy na pasy, na tytuły, są jacyś pretendenci do tego, więc to się układa. No, Sowiński jest jednym z czołowych w tej dywizji zawodników u nas. Jewtuszko jest naszym nowym nabytkiem. Oczywiście się zastanawialiśmy, ja akurat byłem bardziej za tym zestawieniem, Maciek mniej, no ale gdzieś po wspólnej jakiejś tam rozmowie doszliśmy do tego, że okej, okay, no tak, że Sowiński zasługuje na tą walkę. Jewtuszce nie chcemy dawać jakiegoś no-name'a z zagranicy i go znowu tutaj publice przedstawiać. Z polskich nie widzieliśmy specjalnie sensu kogokolwiek nowego kontraktować tylko na potrzeby tej walki, bo pamiętajmy, że my już nie kontraktujemy tylko na jedno uderzenie, na jedną walkę, tylko zawsze jest to jakiś kontrakt na kilka walk, no i automatycznie to się wiąże, że gdzieś te ilość tych walk musimy danemu zawodnikowi wcześniej czy później po prostu zorganizować. A jaki wy macie pomysł w ogóle na Irokeza, bo no wiemy, że jest Puchaka gdzieś tam jeszcze cały czas za rogiem schowany i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Jest Kurt Warburton, z którym przegrał na UFC Maciek, a też jest teraz zwolniony i będzie niedługo walczył w Anglii. Macie już jakieś tam w dalszej perspektywie pomysł na Maćka? Powiem ci szczerze, że zobaczymy, jakie mu ta pierwsza walka pójdzie. Nie chcemy zapeszać jakby i myśleć tak daleko perspektywicznie. Kolejna gala, na pewno 18 odbędzie się bez Jewtuszki, 19 już bliżej. Natomiast no, nie mamy tak skonkretyzowanej. Zobaczymy po pierwsze, wiesz, no, wynik tej walki zadecyduje, jak tam będziemy dalej promowali Jewtuszko. No ale jeden i drugi jest w tym takim wyścigu o ten pas. No, jakby wszyscy wcześniej czy później gdzieś spotkają się w walce o pas, o tytuł w swojej kategorii wagowej mistrza, tak? Więc no, na razie oczywiście no, z tych wszystkich przewidywań Jewtuszko ma tam największe szanse i to... No nie wiem, no nie wiem, co mam ci powiedzieć, no specjalnie no, nie mamy konkretnie, że już tam zaplanowanych walk dla niego na najbliższe gale. Zobaczymy, jak ta walka poleci, jakiemu pójdzie i w finale gdzieś tam na pewno będzie ta walka o pas. No, jego lub kogoś innego. No. Wygrany idzie w stronę pasa, a co się stanie z wygranym tej walki Kornika z Irokezem? Na pewno będzie u nas w federacji i nie stosujemy takiego zapisu, że wiesz, dwie przegrane powodują eliminację, czy tam jedna przegrana, no chyba rzeczywiście ktoś nas kompletnie zlekceważył, jak, no nie wiem, Irwin i inni, tak, po prostu przyszli i kompletnie potraktowali sobie to, wydaje mi się, że po prostu, no nie wiedząc jeszcze, jaką federacją jesteśmy, bo później nas przepraszał, widząc ogrom tej produkcji, no, mówiąc obrazowo, padł na kolana i bardzo głupio jemu z tego tytułu było i z tych numerów, no ale nie wiem, czy ci powiedziałem, czy nie. A co w takim razie z Michałem Materlą, który też jest ostatnio w niesamowitym po prostu gazie? Ja, tak jak już wspomniałeś, byłem w Wałczu i widziałem, że Cipek po prostu jest sam sobie cały czas przenosi tą poprzeczkę. No, jeśli wygra z Horwiczem, no, to będzie bardzo wartościowe zwycięstwo. No i tutaj pytanie tak samo jak w przypadku Janka. Czy to jest zawodnik, który wyfrunie, z którym byście chcieli polecieć do UFC? A może już się pojawiło jakieś pytanie ze strony UFC na temat Michała Materli? Nie pojawiło się pytanie, ale może po prostu ono nie było skierowane do nas, bo pamiętajmy, że my w większości przypadków mamy kontrakty podpisane i mamy wyłączność na Polskę. Natomiast no, tam zagraniczne wyłącznościówki mają niektórzy tylko zawodnicy. Z Michałem mamy tak podpisany kontrakt, że w momencie, kiedy UFC do niego się zgłosimy, przedłużamy ten kontrakt, zatrzymujemy na ten rok, dwa, ilekolwiek on tam będzie w UFC i później, jeżeli, no chyba rzeczywiście będzie tak, że 20 lat tam spędzi i po prostu go już nigdy w Polsce nie zobaczymy. No i tak jest po prostu skrzętnie zapisane, że mamy kontrakt nadal w Polsce i będziemy mieli wyłączność. Jeżeli wchodzi do UFC do gry, no to wtedy wstrzymujemy i ta klauzula powoduje, że jak wraca z powrotem do Polski, to nasz kontrakt się ponownie... automatycznie, nie wiem, odtwarza, jest, wszystkie zapisy są nadal istotne.
Powiem Ci szczerze, że my nie mamy też takiego ciśnienia mocnego, żeby do UFC zawodników wyrzucać. Oczywiście każdy już tam z ważnych w UFC wie, jacy zawodnicy biją się na KSW, bo ciężko przejść i udawać, że po prostu no, taka federacja jak KSW nie istnieje, więc to jakby nie ze strony tam, nie wiem, Lorenzo, czy Dana, czy też Joe Silva, tylko po prostu z ludzi Sherdoga. Oni też czytają, oni też nie są po prostu, nie żyją w próżni. No i tak naprawdę poza tym, że rzeczywiście Janek ma duże ciśnienie, żeby no to w tym UFC zawalczyć i to dla niego i te rozmowy prowadzimy. Każdy zawodnik może przyjść, pokazać nam kontrakt tam przed podpisaniem, że ma UFC. My naprawdę nie będziemy blokować. Pamiętajmy, że dla nas to jest zawsze dobra i ciekawa propozycja, nawet pod względem promocyjnym, bo automatycznie taki Matella walczący w UFC zdobędzie jakiś rozgłos światowy i później ten zawodnik po tam dwóch, no życzę mu jak najdłużej i w ogóle, żeby to UFC zainteresowało się Matellą. Po 10 latach, dajmy na to, wraca taki cipek, no to on dla nas zawsze będzie atrakcyjny, tak? To nie jest to, że on straci na wartości, on zyska na wartości światowo. W Polsce, no zobaczymy, jak się w ogóle rozwinie polskie MMA, tak? Na ile to jest jeszcze chwilowa fanaberia i na ile, powiedzmy, tam 2 lata jeszcze jesteśmy na topie, a później gdzieś tam to zainteresowanie spadnie, tak jak było to w przypadku Małysza, skakali z Małyszem, a teraz po prostu no, nawet nie wiemy, co się dzieje i tworzone są szkółki dla juniorów, żeby z powrotem po prostu, wiesz, uruchomić machinę tej akurat dyscypliny, więc no, tak jest, my jesteśmy tak naprawdę, pomimo że jesteśmy długo na rynku, to tak naprawdę mamy tą tendencję zwyżkową, taki mocny pikujemy do góry promocyjnie dopiero no, tak od jakichś 2-3 lat, więc zobaczymy, jak to się ułoży.